Siemano, wkopałem jednego maurylasa potrójnego. Ciekawe, czy coś z tego będzie. Trąbka się wysuwa, jedna, druga, trzecia. Czyli fajnie żyje. Tu wkopałem kanny Musafolia grande. Kępę, taka kępa będzie wielka. I tu drugiego maurylasa pojedynczego. Tak to wygląda. Dziś dosadzę tego wielgachnego. Tu gdzieś na środku pomiędzy tymi dwoma. Do tego muselki. I jeszcze mam Red Tigera i Sikkimensis i Basio. I nie będę tego woził na ogród, bo mi się nie chce. Tutaj będzie sobie rosło. Hehehue. Dobra, wyciągam te banany, bo czasu mało. I działamy. Hands go up and the lights go out. Pull me up some shots. I'll take another round. Cause when the DJ plays, yeah, brand new song. I can take one more. And party all night long. Dobra, powynosiłem te rzeczy, roślinki. Tutaj będzie muselka. Tu będzie basiok. Tu maureli. Klon palmowy, Musafolia grande, green, wszystko zielone, fajne, tu nawet listek wychodzi, green, nie wiem gdzie go wcisnę, tutaj ten wielki, muselka, Sikkimensis, Red Tiger, to. Nawet widać tu czerwone, że jest. A tą zwykły Sikkimensis. Coś tak kuleje, ale postaramy się go naprawić. Taki plan. Łopata już wbita. No i nic. Wkopuję. Cały tydzień zapowiada się fajnie. Długoterminowo nie widać żadnych mrozów, przymrozków, ani takich dziwnych rzeczy na różnych trzech prognozach, a nawet gdyby, to mam to w nosie po prostu. Ile można? Przecież maj mamy już w cholerę jasną. Dobra, kopię. No i dobra, wszystko wsadzone. Stąd przesadziłem tamtego tam. Tego dałem tutaj. Duży sobie rośnie tutaj. Koło niego muselka. Za muselką Sikkimensis. Tutaj kanny. Pojedynczy bas, ten maureli. Red Tiger. Basio. Kolejna muselka. I tu będzie się szło po tym chodniczku. Egzotyczną ścieżką. Tak to wygląda. Ciekawe, co z tego będzie. I mam nadzieję, że nie będzie przymrozków, bo będzie akcja duża kastra, wyciąganie z ziemi, wkładanie do kastry, chowanie. Na szczęście praktycznie wszystko nie ma dużo korzeni. Takie malutkie kuleczki i nic więcej. Więc jest przyjść, wyciągnąć i schować. Mało roboty. Ale jest petarda. Nie wiem jeszcze tylko, o ile ten duży jak się rozrośnie, jakiego on tu cienia narobi. Przy czym słońce nie jest centralnie nad nim, tylko jak sami widzicie jest tam, bo idzie tędy, więc wszystko powinno mieć promienie słoneczne zagwarantowane.
Tak to wygląda. Oczywiście nie bierzcie ze mnie przykładu, bo ja nie wiem i nie gwarantuję, czy będą przymrozki, czy nie będzie. Mi nie zależy na bananach, więc... więc wkopałem. A jak nie będzie zimnej Zośki, to przynajmniej będą szybciej w gruncie rosły. Tak to wygląda. Dobra, trzymajcie się. Yo, mam nadzieję tylko, że mi nie sparzy tej lufy, która nowa wyszła. To jest nowiutka lufa. W foliaku wyszła. Jeszcze jutro ma być pochmurnie. I potem ma 5 dni grzać, nawet do 21 stopni. Dzisiaj dolało, wszystko mokre. I nawet podlewać nie trzeba. Dobra. Jeszcze raz. Trzymajcie się. Yo.